Od dwóch miesięcy rozmawiałem z tegorocznymi maturzystami i moi drodzy jestem w kompletnym szoku, jak wiele informacji warto by było wiedzieć wcześniej. Z perspektywy czasu, no kończąc maturę kilka lat temu. Cześć, ja nazywam się Emil Lipski, a to jest kanał jak życie nie tylko przeżyć, gdzie rozmawiamy sobie nie o tylko o maturze, ale i o studiach, pracy, własnym biznesie, rozwoju w młodym wieku, tak by życie nie tylko przeżyć. Do tego czasami są potrzebne pieniądze, do tego czasami potrzebna jest umiejętność odpoczywania, do tego czasami jest potrzebna umiejętność połączenia studiów z pracą i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, naprawdę dzisiaj nieprawdopodobnie ciekawy podcast, podcast do którego się przygotowywałem no bagatela dwa miesiące, bo to Zaczęło się już w zeszłym roku i tak, no, naprawdę grubo, nawet może więcej. Rozmawiając z różnych kręgów, ludźmi i z różnych profili, liceum, technikum, ludzi, którzy będą podchodzili do tej matury, no to ja widzę, moi drodzy, jak ogromną pracę zrobiliśmy na tym kanale. Jak tak naprawdę, faktycznie, będąc kilka lat w, przy tej branży, tak naprawdę, no można jednak powiedzieć, że wow coś tu trzeba jednak powiedzieć ciekawego ciekawego na przykład to, że zrobimy znowu jak co roku coroczną edycję jak co roku grupy maturalnej matura 2023 właśnie wjeżdża zmiana, tam jest kilka tysięcy materiałów, tak naprawdę za darmo możecie się pytać o cokolwiek, wymieniać informacjami o uczelniach i tak dalej plus nasz discord, gdzie tam są kanały tematyczne do nauki, więc to są dwie rzeczy zostawiam je wam po prostu, by nie przedłużać i widzicie Dlaczego to jest istotne, moi drodzy? Bo wyzyskujecie wtedy, jako ci dziewiętnastolatkowie, czy nawet osoby, które teraz tego słuchają, a już matury nawet da mają dawno ze sobą, warto poznać perspektywy, warto posłuchać tego, co tak naprawdę być może z perspektywy czasu ja bym zrobił inaczej, jakieś wyciągnięte wnioski, bo to jest no, niesamowita wartość. I po każdej z tych rozmów z maturzystami ja słyszałem takie wow. A niektórzy, którzy mnie nie znali, mówili, a ty brzmi, jak coach, tak? To było częste, ale no, wow, pozytywna energia to jedno, drugie bardziej, ale trzecie to, czy ty jakoś masz do czynienia z nauką? Jakby w sensie wiesz, że ja jestem uczycielem jak się mówi, nie, nie, nie ma nic wspólnego z tym, I, i to, że gdzieś tam mówię tak czy owak, to wynika no z tego, że na przykład podcasty, nie, i tak dalej. Także widzicie, to jest ciekawe, i zobaczcie, że. To się zmienia, nasz świat się zmienia, i ciężko jest się do niego zaadaptować w taki czy inny sposób. Ale jednak, robiąc to już wtedy, oszczędzasz sobie być może złych wyborów, jeżeli chodzi o studia, oszczędzasz sobie może tego, by, by wiedzieć, po prostu jaką drogą podążać. A niestety, z tego doświadczenia moi drodzy, które, które zebrałem, no to coraz więcej ludzi, tak mi się wydaje, z roku na rok. Nie wie po prostu kompletnie jak się odnaleźć, jest tak zagubiona przez informacje w socialach, które nie potrafi kontrolować. Jest tak, nie wiem, takim, ja bym to porównał moi drodzy naprawdę do, do robota, ale takiego humanoida. Hmm. I to, to się tyczy większości ludzi, ale to jest widać, że z pokolenia, z innych generacji, jednak faktycznie jest to, jest to problematyczne. By po prostu odnaleźć siebie w tym i wiedzieć, jakie rozszerzenia zdawać, zawsze każdy ma wątpliwości, ale o tym będzie też później. Ale jedno jest pewne, no warto mieć, mieć perspektywę i to jest chyba kluczowe. Najbardziej od tego musimy sobie wyjść, by mieć perspektywę na to, no, tak naprawdę, co się robi, w jakim kierunku pójść? A często szkoły, licea technika, pamiętam o Was technikum, nie dają tej perspektywy. Moi drodzy, livey niedziela, poniedziałek, środa, godziny 20. Cały czas streamujemy na Twitchu Emil Lipski, Twitch TV Emil Lipski. I tam będziemy sobie rozmawiać między innymi również o tym. Tam też padło pytanie, Emil, co by z perspektywy czasu zrobił inaczej. Ja, moi drodzy. Nastawiłbym się na jedną rzecz i do tego cisnął. Ja moi drodzy również miałem taką, taką wątpliwość. Nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek o tym opowiadałem, że. Może takie rozszerzenie, może takie rozszerzenie, może inne rozszerzenie. W rezultacie zdawałem informatykę kompletnie nie przygotowywując się do niej, mając wynik, nie wiem, z 20%, z tego względu, że to jest głupi system. To jest głupi system, moi drodzy, bo wy zadeklarować do końca lutego, cały czas tak samo jest, z tego co pamiętam, ostateczną wersję, co chcesz zdawać na maturze. Ja to rozumiem. Systemowo muszą się przygotować do tego, no żeby no żeby przygotować karty, egzaminy i tak dalej, mają to kilka miesięcy do maja w sumie kwartał niecały i tak dalej, i tak dalej, ma to sens to się łączy z tym, że no faktycznie to chyba nie wymaga aż takiego przygotowania bo karty druk druk karty no to nie jest jakieś nie wiadomo rocket science w obecnym świecie, gdzie mamy internet dostęp do informacji natychmiastowej i można by to było zmienić, więc moja rada, jeżeli nie wiesz jeszcze do końca jaki kierunek to nie krępuj się i bierz jakieś dziwne rozszerzenia bo warto przysiąść Spróbować zdać I, i może to ci się przydać. Póki jest to za darmo, moi drodzy, to, to warto z tego korzystać. W świecie, jak coś jest za darmo, to z reguły ty jesteś produktem. No, tak jest. Jednak tutaj chodzi o szkolnictwo i warto nie zamykać sobie ścieżek. To jest coś, co ja czegoś. Do, do tego doszedłem właśnie w trzeciej klasie liceum w starym systemie, nazwijmy to. Jednak teraz ja widzę, rozmawiając właśnie z młodymi ludźmi, że. To jest taki roller coaster. Ktoś chce być marketingowcem, nagle mówi mi, że może jednak prawnikiem. Ja mówię, to są zupełnie inne parę kaloszy. Ktoś się może szukać, ale ja od razu mówię: na ile realnie stąpasz po ziemi prawnikiem? To możesz być prawnikiem ze studiami prawniczymi i nic z tego nie będzie wynikało. To nie będzie jak na filmach, to nie będzie jak na TikToku, to nie będzie jak na jakiś nie wiem, influencerskich Twoich yy, rzeczach, tylko po prostu to będzie tak, że jak nie masz znajomości ciężko będzie się wkręcić, bo to jest jednak zawsze prawnicza kasta, goni prawniczą kastę. I to jest wiedza inside'owa, to jest wiedza zakulisowa, której w ogóle ludzie nie mają. Zobaczą impulsywnie, co tak było od wielu lat, ale to stopniowo narasta. Ja bym powiedział, że to rośnie nie liniowo, ale logarytmicznie w górę. Naprawdę, w takim tempie, ten stopień niewiedzy, stopień życia marzeniami, który jest ok i nie burzmy ich, ale słuchaj, no, jeżeli dalej nie wiesz, co chcesz robić w życiu, to ty poświęć 125%. Nie wiem, dlaczego akurat 125%, ale no to 138% może być też, jak ci się podoba, albo 214%. Nie wiem, dlaczego te liczby, może trzeba sprawdzić, co one oznaczają. Numerologię czy tam coś, to są takie jakieś dziedziny, no i widzicie. Dlaczego? Dlatego, że ja ryzykuję bardzo trudną rzecz, moi drodzy, bardzo trudną rzecz. Opłaca się gorzej napisać maturę, pójść na gorszy kierunek studiów, ale nie żyć w przeświadczeniu, że to jest. Głupia decyzja. Nie żyć w przeświadczeniu, że ty się do tego nie nadajesz. Nie żyć w przeświadczeniu później. Zobaczyć, jak te studia wyglądają i uświadomić sobie, że na jaki kierunek nie pójdziesz. To będzie i tak jeden wielki syf. syf i bagno, które jest jako zepsucie całego kraju. To tak jak z. Psuje, ryba się mówi, że się psuje od głowy, czy jakoś tak, czy jak się odetnie, No wiecie, jakoś to jest. Tam gryba się od głowy, czy na odwrót. Tak właśnie jest, moi drodzy. I jeżeli widzicie, jak kraj, będąc teraz osobami już dorosłymi i mając za zdecydowanie o swojej przyszłości, jako osoby dorosłe, ja wiem, że kompletnie ci ludzie niektórzy nie są zainteresowani takimi wyborami. I okej, okay, każdy z nich sobie przedłuża dzieciństwo do pewnego momentu, może i nawet do trzydziestki, proszę bardzo, to jest twoja sprawa. To ty przegrywasz życie, a nie, a nie inni. Każdy żyje po swojemu. Ale no właśnie, zobaczcie, że takie samoświadomość jest bardziej kluczowa niż to, czy zastanawianie się, czy ten kierunek na pewno będzie kasiasty. To nie o to chodzi, moi drodzy, bo wy tych studiów po prostu nie skończycie. U mnie na, na roku zaczynało osób 400 albo 500, skończyło w pierwszy stopień inżyniera 80? Moi drodzy, po pierwszym semestrze odpadło prawie połowa ludzi. Za 40% ich pamiętam po pierwszym semestrze, bo się ludziom wydawało, że informatyka jest dla nich, bo się ludziom wydawało, że komputery, komputery lubią albo gać kompa, to będzie dobry wybór. No nie, no to widzicie, tak to nie, nie działa, moi drodzy. I jeżeli ty na przykład na moim kanale jest filmik, trzeba będzie go zaktualizować o dane z tego roku napływające. Najlepsze kierunki studiów. Wpiszcie sobie u mnie, możecie to posłuchać po tym podcaście, i tam są da twarde dane. Twarde dane, które pozwolą Ci trochę uzmysłowić sobie pewne rzeczy. Tylko to się wszystko z roku na rok zmienia, niestety. Ale co jest ważne w tym wszystkim? Powiedziałam o tej świadomości i to musimy sobie poruszyć o wybieraniu tego kierunku. Dlaczego to jest ważniejsze? To to, by. Bo lepiej jest, moi drodzy, pójść nie tylko za głosem serca, bo to jest jedno i o czym będziemy zaraz sobie mówić, ale. Pójść przede wszystkim. Nie dlatego, bo ktoś ci powiedział, że to trzeba warto zrobić. Przykład. Rodzina lekarska każą ci iść na lekarza, może innej specjalizacji, ale koniecznie biologia, a ciebie to w ogóle nie interesuje. Przykład. Ktoś jest z rodziny geodetów, więc idź na geodezję. Wiecie o co mi chodzi. Czujecie już ten klimat. Tak nie może to wyglądać. Nie może to wyglądać tak, że to życie. Układają ci rodzice, sorry, a jeżeli tak jest i jeżeli ty na tyle masz wątpliwości co do swojej przyszłości, to ty teraz musisz się zastanowić, być może posłuchać tego, tych podcastów, starsze są równie dobre i naprawdę wyciągnąć pewne wnioski. Bo jeżeli ty teraz nie potrafisz swoim życiem pokierować, to jak myślisz, jak się będziesz z tym bujać w następnych latach, co jest zupełnie bez sensu. Widzicie? Dlatego ci ludzie potem, którzy są niezdecydowani wcześniej. I to jest trudne, ja wiem. Ja nie wiem, że to nie jest psychąć palcem. No słuchajcie, no to nie jest tak, że przychodzi i tutaj aż do mikrofonu nawija makaronik i zróbcie to, zróbcie tamto i to jest wszystko just like that. Kliknąć trzeba i jest ok. No nie. Ja wiem. Tylko ten wysiłek trzeba sobie zarać tu i teraz już. Rozumiecie? I to jest ważniejsze niż twój procent na maturze. Naprawdę. Niestety, moi drodzy, rynek jest nieprawdopodobnie inny pracy, w różnych branżach nawet niż to, co mówią ci nauczyciele w liceum. To jest parodia. Ja muszę teraz odwiedzić liceum, jestem ciekawy perspektywy, którą porozmawiamy sobie po tylu latach, bo byłem tam ostatni raz w liceum trzy lata temu na odwiedzinach, to wtedy mi się dostało, że jak zaczynałem ten kanał, że jak to jest, że deprymuje młodzież. Mówię, żeby nie czytali lektur. No właśnie, nowa teraz matura. Będziemy również sobie robili triki, tak, by, by zdać 48 godzin przed maturą i tak dalej, więc będzie warto, myślę, obserwować ten kanał, obserwować to, co wstałem na Instagramie. No, nie chcę mówić o przeciekach, ale ale rok temu też jeździłem na rowerze, a trzeba było napisać o rowerze. No, dla chcącego i sprytnego, nic trudnego. To jest również inna farsa i na inny podcast o tym, o tym, jak ta matura wypływa, i, i że to jest coroczne. No, ale mniejsza. To tylko pokazuje, jaki mamy system w tym kraju, moi drodzy, i to warto się, warto się odnaleźć. Więcej pokory, moi drodzy, więcej pokory to jest, to jest kolejna rzecz, którą chciałbym tutaj wysoko zaakcentować. Ja rozumiem, że mamy społeczeństwo instant. Ja rozumiem, że wszyscy w tym wieku chcemy na już. Ale tak się nie da. Ja, moi drodzy, rozmawiałem z niektórymi osobami, one mówią, że no Emil, ty tam też założyłeś e, rzeczy, robiłeś, łączyłeś z pracy i tak dalej, to ja tak będę robił, a i tak, tak będę robił. No ludzie po prostu zakładają same optymistyczne scenariusze. Ja wiem, że coaching zakłada, żebyś nie myślała o tych planach B, bo niby nie zrealizujesz planu A, żebyś nie myślał o tym, że się nie uda i tak dalej, szedł za i wtedy jesteś najlepszy, najsilniejszy i dzięki temu osiągniesz swoje rezultaty. Mój drodzy, tylko że życie nie jest tak kolorowe, jakby się wydawało, życie nie jest zero-jedynkowe i to nie jest po to, by was zdołować, tylko po to, by z każdej sytuacji wyciągnąć... Wnioski i wyjść obronną ręką. To jest kluczowe, moi drodzy. Taka dyskusja, na przykład, ostatnio była na streamie o relacjach damsko-męskich, nie? O właśnie, dziś sobie robimy o 20. jak tego słuchasz jeszcze wcześniej, a nie zostawiasz podcastu na ostatnią chwilę. No to zawsze w niedzielę sobie rozmawiamy na jakieś bardziej podymiające też tematy. I dziś będą rozmawiały kobiety na Discordzie o facetach, a za tydzień faceci o kobietach. Będziemy sobie rozmawiać. To jest bardzo ciekawe, moi drodzy, jakie my merytoryczne dyskusje, jakie podymiające tak naprawdę, dotykające niesamowitych rzeczy, robimy. Także, widzicie, to tylko pokazuje, że wiele można. W dyskusji z ludźmi uzyskać. Dlatego powiedziałem to pokora, bo ja moi drodzy słuchałem bardzo uważnie ludzi. Wszystkich nie uznawałem, że rodzice się mylą. Nie uznawałem, że nauczyciele się mylą. Nie uznawałem, że inne środowiska się mylą. Nie uznawałem, że ktoś jeszcze inny, mówiący zupełnie co innego, się myli. I to jest klucz do tego, by dobrze pokierować swoim życiem. Właśnie wtedy, wtedy kiedy czas tych wyborów jest najważniejszy, to się powiedział, ale zaraz, Emil, ja przecież mogę zrobić gapier i pomyśleć nad tymi wyborami. Ja, moi drodzy, mam teraz troszeczkę inną perspektywę na gapier. Ja osobiście uważam, że jeżeli teraz ja nagrywam ten podcast, to koło jest tyle i tyle do matury, to ty teraz masz zacząć robić te tematy, a nie czekać z tym do matury. Zdać ją lub jej nie zdać. I wtedy się zastanawiać. Wow. Ej, nie wiem, co robić. Hmm. A może to. A może to. A może jeszcze coś innego? Ja rozumiem, że tej odpowiedzi możesz nawet nie znaleźć do końca życia. I to jest bardzo smutne. Wtedy będzie to życie poszukiwacza. Poszukiwaczki, też możemy tak powiedzieć. I to jest też fajna podróż, tylko że. Mile jest, uwierzcie mi, że żyje się naprawdę łatwiej, kiedy nie tylko masz konkretne plany, bo to jest jedna rzecz, ale drugie to to, by umieć wykorzystać swój potencjał do tego, by właśnie nie musieć tracić rok czasu w najlepszym momencie swojego życia, naprawdę zmarnowanie go. Ja chciałbym ostrzec wszystkich ludzi, co chcą na przykład rzucić studia albo, albo właśnie zrobić ten gapier po maturze. Gapier ma tylko wtedy sens, kiedy przed decyzją o gapierze wiesz jak ten cały gapier będzie wyglądał. Jeżeli nie masz nagranej pracy, jeżeli nie masz nagrane co zrobisz, czy wyjedziesz za granicę, czy będziesz podróżować itd., to przepierdzisz ten czas bezpowrotnie, każdy dzień będzie uciekał, a ten dzień wraca i go nie ma w najlepszym momencie życia, kiedy ktoś będzie na przykład już po pierwszym roku i zostanie mu dwie trzecie studiów tylko. Tu jest temat, no właśnie, czy zrobić drugi stopień. Nagrałem o tym, dlaczego ja magistra nie zrobię prawdopodobnie nigdy. Na pewno nie w Polsce. Nie wiem, może mi coś strzeli kiedyś i gdzieś indziej. Nie wiem, co by to było. Ale dlaczego te wtedy rozmawialiśmy też o pokorze, bo ludzie myślą, że jak wybiorę zdadzą dobrze maturę, że jak zdadzą dobrze maturę, to. Albo uciekają od tego gapie, gapierem, czyli uciekasz gapierem od tego, że nie chcesz się uczyć, albo i tego, bla, 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 od decyzji trudnych i tak dalej, to że wszystko będzie znowu takie hop i się ułoży. No niestety nie ułoży się. Większe znaczenie ma to, czy ten gapier zrobisz i na przykład pojedziesz za granicę. Wyszlifujesz język, który jest największym, jednym z największych asetów, jednym z największych, najlepszych dodatków, które możesz zrobić do swojej kariery, i jedna z najważniejszych rzeczy, którą można wynieść w ogóle z polskiej edukacji. To jest język obcy. Więc ten gapier wtedy w taki sposób. Bajlando, bajlando, Super. Gratulacje, bo naprawdę fajny wybór. Jedna ze ścieżek kariery, jedna ze ścieżek życiowych, które można zrobić. Ale jednak dalej, jeżeli ty teraz wychodzisz i w rozmowach na przykład tak jak słyszałem, rzeczy, że no ja może lekarzem, ale jednak trochę prawo mnie interesuje. Słuchajcie, w maturalnej klasie, mając tam XD do matury, ktoś mówi o biologicznych studiach, a ktoś potem mówi o studiach prawniczych. Słuchajcie, to nie jest tak, że wy się na tej maturze i na pewno nie będzie stresu. To nie jest tak, że. Ten gapier na przykład jest rozwiązaniem. Często to słyszałem, że nie, ja tam nie wiem, czy podchodzić. Niektórzy nawet do matury nie podchodzą, to jest kompletną głupotą. Nie, boją się porażki? Tak, jakby nie, nie, nie pójść na prawo jazdy, bo się boi, że nie, zaczniesz, to spróbujesz znowu no, bez sensu. Porażujący stres, który nie, każe ci nie robić czegoś, jest niezdrowy bardzo, to w każdej sytuacji. Ale no, zobaczcie, że ja widzę niektórych w tym gapierze jako. Nie ucieczka, bo to już sobie powiedzieliśmy, ale takie antidotum na chwilę. Czyli to taki, o, lek przeciwbólowy. Jejku, jak piękne, jak piękne porównanie. To jest taki lek przeciwbólowy na odkładanie czegoś, co i tak nie przyjdzie ci łatwiej za rok. O, to jest piękna rzecz. Prawdopodobnie znowu słuchają tego dalej osoby nie wiem, po maturze. I znaczy, że już po maturze, albo jeszcze przed nawet. I zobaczcie jedną rzecz. W każdym momencie życia. Tak trudne decyzje możemy odkładać w nieskończoność, jeżeli chodzi o zawodowe jakieś kariery i tak dalej. To są jedno z najważniejszych, i nigdy nie będzie najlepszego momentu na podjęcie tych rzeczy. Kropka. Dlaczego? Przykład moje streamowanie. Zbierałem się do tego kupę czasu, żeby do tego, żeby streamować, do tego, żeby pokazać siebie, do tego, żebyście zrozumieli, że nie jestem gościem, który siedzi sobie na podcastach i udaje mądrego, tylko jest to normalne życie i normalny chłop sobie siedzi. Wiecie, i niektórzy mieli takie, jak na przykład przyjeżdżali na Emilówki i były normalnie dobry balet, to, to, to mówi, szoku, ty, ty, ty się tak ruszasz tego, tu, bioderka, ty jesteś taki na ludzie. I mówię, no tak, to, że siedzę tu i na... rozmawiamy sobie czasami o bardziej lub mniej poważnych tematach, no to, to jest kwestia jakby doświadczenia życiowego. No i tutaj się pojawia, moi drodzy, słowo klucz. Postradanie zmysłów jest na wysokim poziomie. Ja nie wiem, czy to Twitter tak działa, czy nie wiem. Mówi się, juleczki Twitterowe, nie? to taki, takie motto grupy. Słuchajcie, no jak ja czasami widzę te posty, nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Widziałem ostatnio moi drodzy taka anegdota dla, o, o maturzystach. Widziałem jak maturzysta zamieścił zadanie rekrutacyjne z jednej z znanych firm. I, i to duży minus dla niego, bo rozniosło się, rozniosło się to. No i ten maturzysta prosił o pomoc w rozwiązaniu zadań rekrutacyjnych do jednej właśnie z tych firm. Żeby ktoś mu to zrobił tak naprawdę i on dostanie tę pracę. Moi drodzy, to tak nie działa. Trzeba sobie, nie tylko te pokora, to jest już jedno i pomyślenie o tym, że nie warto odlekać gapierem i może to być bez sensu, on trochę teraz inne zdanie w tym temacie po kilku latach, ale zauważcie, chyba, że odpowiednio zaplanujesz, to inna sprawa, ale zauważcie jedną rzecz, ja rozumiem przebiegłość, ja rozumiem... Wszystko w tym, w tym całej zabawie zwanej gro w życie Ale naprawdę jak można być niekompetentnym życiowo Żeby zrozumieć, że po imieniem, nazwiskiem Jak to się może rozniesie To takiej pracy nie dostaniesz Bo po prostu zrobiłeś z siebie, zrobiłaś z siebie debilkę debila I tyle Trudno, trudno jest moi drodzy Zachować powagę w takich sytuacjach Ale No tego się, tego się uczy Czym wcześniej zaczniesz się tego uczyć Tym lepiej Widać, że czasami się mówi na takich ludzi ogarnięte, ogarnięta. Ja rozmawiając z tymi osobami, często wiecie, przy jakimś browarze i tak dalej, czy nawet w Wawie, gdzie niby ta świadomość jest niesamowita ludzi, to ja zawsze widziałem tam u niektórych osób bardziej doświadczone osoby życiowo, inne mniej. To wynika niestety, moi drodzy, trudno, ale trzeba sobie to powiedzieć, z wychowania was przez waszych rodziców. Że powiedział Emil, no już trochę za grubo odpływasz. No niestety tak. Jak teraz rodzice ci mówią, to, zrób to, zrób to, to już powiedzieliśmy, że to absolutnie kończysz w tym momencie. Ty albo zaczynasz dorosłe życie, albo dalej żyjesz na dyktando rodziców kompletne, nie dając im argumentu, że jesteś osobą odpowiedzialną, rozsądną, no to, no to wychodzą takie kwiatki, że robić mówią ci, idź na te studia, idź to, idź to, idź to. I nagle się okazuje, że takiej samodzielności nie tylko w podejmowaniu decyzji, ale i życiowym zaradności nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że potem taka wizja życia, hmm, jak to porównać, trochę na własną rękę, nie, dla niektórych to jest jak spuszczenie ze smyczy. Że studia to jest najlepszy okres w swoim życiu. I tak dalej. No niestety. Jeżeli odpowiednio pokierujesz sobą na studiach i wykorzystasz to, że jesteś studentką, studentem, to studia nie będą najlepszym okresem w twoim życiu, bo po prostu zobaczysz, co to znaczy nie mieć czasu. I to jest super, jak słyszałem od maturzystów, że wiesz, ja to nie mam czasu, ale chcę na przykład założyć firmę. I mówię, tak? No, ale no to trzeba pieniądze i tak dalej. Kapitał, jakiś swój pomysł? Pracowałeś kiedyś w ogóle? Pracowałeś? No, coś tam sobie dorabiałem, ale ja muszę mieć firmę swoją. Nie, nie chcę kogoś pracować, na kogoś pracować. Wiesz, Emil. Ja obowiązku od pieniądze. A, tam wysłyszałem, że dają jakieś dotacje. Więc myślę, co to jest za podejście w ogóle? Jakieś tam dają dotacje? No, super naturalne podejście. Słuchajcie, jeżeli macie takie podejście. Ja to słyszałem od wielu osób, słuchajcie, no naprawdę wszyscy firmy muszą zakładać, nie rozumiem tego. To nie o to chodzi. Na to może też przyjść czas. Nie chodzi o to, że ten kanał skupia się po to, by mówić wam jesteście najlepsi, najsilniejsi, ciśnijcie od samej matury, praca, studia, dzienne nawet połączenie z pracą etatową na część etatu i jeszcze własna firma. Ja moje drodzy zrobiłem to na przestrzeni studiów, no po prostu chciałem się śpieszyć kosztem czegoś. Kosztem czegoś, przyspieszyć mój start, że tak powiem, w to życie. Jak widać, się udało. Niesamowite to jest, że zakładając ten kanał, wychodząc z liceum, mówiąc to głośno, mówiąc to głośno o swoich planach, to, to niektórzy ludzie się śmiali. Serio. Teraz, teraz, ci ludzie, często w moim wieku, co się śmiali. No, teraz się przychodzą i pytają o różne rzeczy. Albo o poradę, albo wiecie. W gadce wychodzi, że jest ból Dupska. Jest ból Dupska wyczuwalny. Nawet na kilometr. No i z czego to wynika? No, z tych wcześniejszych rzeczy. Ktoś przebimbał kilka lat swojego życia. Jesteśmy teraz ileś lat na przykład po maturze, jako my, pokoleniem. I ktoś stoi dalej. Stoi i udaje, że go wiatr nie przewraca. Tak, tak, to trzeba sobie powiedzieć głośno. Bardzo smutne, nie? Bardzo smutne. Ale ja nie chciałbym, żebyś właśnie taką osobą się stała. Po prostu. Jak już słuchasz tego, do tego miejsca, jeżeli do tego miejsca dosłuchałaś, dosłuchałeś, to zostaw komentarz, yy, na przykład... Yy, Grunt to być szczęśliwym, o. Grunt to być szczęśliwym, to będzie dobre. Bo ja naprawdę widzę ten... To takie zniesmaczenie ludzi. Pięknym, pięknym, pięknym światem, moi drodzy. Pięknym światem, który jest, który po maturze ci się otwiera. Tylko tak jak ty zagrasz. Tak jak po prostu zaczniesz tę partię. Tak właśnie ją skończysz. Nie ma drogi na skróty. Ja wiem, że często to się udaje. W odpowiednim miejscu odpowiednich ludzi trzeba znać. I czasami na skróty da się pójść. Jednak możesz mieć bogatych rodziców. I tak dalej. Są różne... Tak zwane skróty, to tak jak w sklepie znanym z meblami, że czasami nie trzeba przejść go całego, tylko na skróty możesz pójść. I tak jest samo z życiem po maturze. Jednak ta samodzielność w decyzji musi przyjść od ciebie wewnętrznie. I ta lekkomyślność czasami nie jest dobra. Po prostu nie jest dobra. Nie zabijając oczywiście marzeń. Nie niszcząc marzeń. Ale jednak takim pomyślunkiem, ludzkim pomyślunkiem. Czasem trzeba wyjść i z rozsądkiem popatrzeć na to, że jak masz metr 64, to ciężko będzie zostać koszykarzem NBA. Po prostu. Cuda się zdarzają. Ale dlatego mówi się o tym, o tym takim słówku cuda, a nie reguła. I to jest w tym wszystkim ważne. Pomyśl sobie o jednej rzeczy: że teraz nie chcę się pewnych rzeczy robić, nie chcę się pouczyć do tej matury o tym dlaczego się, jak się uczyć i tak dalej będziemy sobie jeszcze na kanale mówić nie da się wszystkiego zawrzeć, bo to jest, są rzeczy na 10 podcastów, ale zauważ, że twoje działanie teraz czyli to, że zainwestujesz na przykład dwa miesiące do matury w naukę konkretnych rzeczy a resztę olejesz to to może sprocentować tym jak kilka lat po maturze będzie wyglądało twoje życie bo poświęcisz ten czas i podejmiesz trud nie tylko nauczenia się, ale wybrania takiego kierunku, co jest zgodne z Twoimi możliwościami i kompetencjami. Bo często, to naprawdę często, ja widzę, że ludzie młodzi nie tylko, że nie potrafią, ale nie widzą tych cech, które mają unikatowe. Ja miałem zupełnie tak samo. Myślałem, że jestem no, normalny, no jestem normalny, dziwnie to zabrzmiało, nie, wiecie o co mi chodzi, ale... Faktycznie zauważyłem, poznając ludzi, ogromną ilość, studia wtedy w tym bardzo mocno pomagają, bo widzisz, jak jesteś różną osobą, i te twoje różności trzeba zaaplikować do tego, jak wybierać dany kierunek, te twoje różności trzeba, trzeba wypośrodkować i. Do tyle lekkomyślności, dołoży to twarde stępanie po ziemi i twoje nie tylko kompetencje albo możliwości kom kompetencyjne, ale i przede wszystkim to, co ty lubisz, charakter i tak dalej. To jest recepta na fajne życie, moi drodzy. Niesamowite, ale naprawdę tak właśnie to powinno wyglądać. wyślij ten film znajomemu, znajomie, bo myślę, że sporo uzmysławia, otwiera trochę głowę. Pamiętaj o komentarzu, jeżeli słuchałaś do końca słuchałeś. No i widzimy się na streamach. Godziny 20, niedziela, poniedziałek. Środa Twitch TV Emil Lipski.